My ze swojej strony z premierem Putinem przypilujemy, aby nikt piachów w trybie nie sypał. Piątek, piąteczek, piątunio. Piątunio, a dzisiaj wyjątkowy format, bo witają Państwa Adrian Borecki. Adrian Stankowski. I mieliśmy powiedzieć, że jest to spotkanie AA, ale jest to spotkanie AAA. Tak, tak. Ponieważ... Trzy razy A. Trzy razy A. I Adrian Klarenbach. Pierwszy raz w historii mediów, jakichkolwiek, czy elektronicznych, czy nieelektronicznych, mamy spotkanie trzech Adrianów. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, no właśnie. Takie rzeczy tylko w Republice. Tylko u nas takich trzech, jak nas dwóch, to nie ma ani jednego, to na pewno. Tak, problem będzie tylko wtedy, jak będzie Adrian Powiedz. Tak, tak, to tak. Wtedy... To problem ma wydawca. Jak będziesz... między sobą też musimy jakieś pseudonimy chyba ustalić artystyczne, no ale może się dogadamy. Panowie, oczywiście to nie jest program o Adrianach, tylko to jest program o sypaniu piachem w tryby, a ten program nie może być bez Państwa, dlatego zachęcamy do brania udziału również przez Państwa. Hashtag piachem w tryby na portalu X, zachęcamy do komentowania. No i ankieta. Jak będzie nazywał się nowy program wsparcia mieszkaniowego dla posłów Platformy Obywatelskiej? Dla ludzi oni oczywiście nie mają żadnego programu wsparcia, ale dla własnych posłów mają. No i pierwsza możliwość, to odczytaj, Adrian. Myrchanie Plus. Myrchanie. Oczywiście do słynnego małżeństwa Arkadiusz Myrcha Kinga Gajewska. To za chwilę rozwiniemy ten wątek. Przedszkole za rogiem, to druga możliwość. Przedszkole za rogiem, ale to z rogami nie ma nic wspólnego, żeby nie było żadnego. No to i trzecia opcja. Nie, bo to jest jeden róg, to jest ten róg za rogiem, tym tak, rogiem. Tak, 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 tak. I trzecia opcja przedstawi Adrian. Taniej dla swoich. No i takie trzy mamy odpowiedzi do wyboru. Oczywiście wyniki naszej ankiety przedstawimy na koniec programu. Zachęcamy do głosowania. No to jak już było o tych myrchanach, myrchianie są agorianie u naszego Adriana Klarenbacha. I agorianki, tak jest. No to teraz przechodzimy do tego programu Myrchanie Plus. O co chodzi? No to co? Zobaczmy tego fragment oświadczenia Myrchy Arkadiusza, czyli posła Koalicji Poważne Obywatelskiej. Wiceministra. Wiceministra Sprawiedliwości. Z uwagi na obowiązki poselskie, dużą część roboczych dni spędzam w Warszawie. Aby zapewnić dzieciom miejsce w publicznych placówkach wychowawczych, musiałem zostać podatnikiem w Warszawie. Zatem warszawskie miejsce zamieszkania jest na potrzeby czysto podatkowe. To bardzo ciekawa konstrukcja. Zamieszkanie dla potrzeb podatkowych. Pan Myrcha Arkadiusz jest również radcą prawnym. Powinien się rozważyć, co to oznacza, bo to... No to mówiąc, jako radca prawny rozważył przecież. Tak? Oznacza fikcję, bo to albo się mieszka tu, albo tam, no po prostu. Dla mnie w ogóle... Ale tam był jeszcze taki komentarz, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, gdzieś w międzyczasie, w ciągu dnia można było trafić na niego, że właściwie to nie chodziło ani o mieszkanie, ani o dopłatę do tego mieszkania, tylko chodziło o to, żeby dzieci mogły się załapać do przedszkola w Warszawie. Z państwowego, bo pan Myrcha tam pisze, jakiego? Że... Tak. W Warszawie, to, jak teraz. Poseł jest państwowy, to i przedszkole jest państwowe, zwane publicznym, tak? No ale co z tym domem przecież Kingi Gajewskiej pod Warszawą? Przecież to jest raptem 35 minut drogi komunikacją miejską, jak się sprawdza. No ale nie, ale muszą brać dwie dopłaty, prawie 8 tysięcy złotych. W ogóle jakie to luksusy muszą być? No nie wiem, wynajem za 8 tysięcy mieszkania, to ja nie wiem, złote klamki mają, czy co? No, powodzi się, no a mimo tego no, nie stać słyszę, na to, żeby że zapłacić za... Adrian był, odwiedził, skoro twierdzi, że się powodzi. Tak. Za hajs publiczny baluj. To jest pewnie dla nich sprawdzone powiedzenie. Ale oszczędzają na przedszkolu dla dzieci, bo tu państwowe jest tańsze dużo. Ale przecież bawialnia i przedszkole są w Sejmie, to i tam dzieci można podrzucić, jakby coś. No właśnie. Czasami mam wrażenie, to uśmiechnięty jest taki Sejm teraz. Klaunów od razu patrz ilu. W tym Sejmie. No dobra, no ale nie byłoby oczywiście tematu też, gdyby nie nasza Izabela Leszczyna, która ma wiele fantastycznych pomysłów. No ale na tym razem też błysnęła. To jedna z moich ulubienic w tym rządzie. Oprócz pani poseł, minister Zielińskiej, to jeszcze jest Starczewski, nie powiem faworyta, Jachira. Bo to są też takie ewenementy tam na skalę platformy. Adrian S., proszę Państwa, mówi, że faworyta, a ja tak banalnie troszeczkę, że tylko muza. No. O, mu.
No właśnie, wycofałem się zaraz z tego słowa faworyta, bo to jednak, ale zobaczmy, co pani minister, czy ministra, jak to się teraz mówi, nie wiem, minister. Dajmy spokój, bo sobie język złamiemy. Ja to tylko, bo pani minister Zielińskiej mówi ministra, bo to jest, bo zasługuje. Zobaczmy. Ministrze, to jest też odmiana. Dobra, posłuchajmy Izabeli jeszcze. Państwo Myrchowie mają troje dzieci. Pan Myrcha jest wiceministrem, więc jest codziennie od rana do wieczora w pracy. Pani Kinga jest posłanką bardzo, bardzo aktywną. Ale mieszkają w tym samym mieszkaniu. Czy to jest w porządku? Znaczy, no mogliby wynająć dwa mieszkania, rozumiem, na tym samym piętrze. Znaczy, to jest jeszcze jeden wątek, bo panu Arkadiuszowi Myrsze, tak się odmienia, nie wiem. Mów Belzebubowi, wszyscy wiedzą, Belzebubowi, to jeszcze w związku z tym, że jest wiceministrem, to trzecie mieszkanie przysługuje, nie wiem, może trzecią dopłatę bierze, można sprawdzić, nie wiem. No, tak się zastanawiam głośno, czy to tak nie jest. Ale proszę państwa, w tym nie ma nic nienormalnego. Proszę zauważyć, jak wy sobie to w ogóle ludzie wyobrażacie. Pani Aleksandra razem z panem Arkadiuszem są małżeństwem i mają troje dzieci, na co zwraca uwagę pani Izabela Leszczyna. Rodzina ma troje dzieci, czyli jest tato, jest mama, są dzieci. No i jak? I teraz te dzieci mają mieszkać osobno, a nie z rodzicami? No przecież to jest zupełnie normalne, że rodzina mieszka razem. No, znaczy to, ale że mają trójkę mieszkać, dzieci, to się chwali. Mogą mieszkać w dwóch Monika mieszkaniach. Monika Borkowska skomentowała, że zaraz umrze. No, Moniko, nie umieraj, potrzebujemy cię tutaj. Potrzebujemy cię bardzo. Znaczy, tak. Ale że co jej zaczęło dolegać? Bardzo ją rozbawił Myrchanie. Myrchanie Plus, program nowy, który być może się pojawi. Nigdy nie to wiadomo. Uprzedźcie koleżankę naszą redakcyjną, co by nie robiła tego, co zamierza, ponieważ zasiłek pogrzebowy nie będzie podwyższony. O, to jest bardzo, tak. To jest, myślę, przekonujące. Ale to w sumie pozytywne, że nie został podniesiony. To jest, słuchaj, to jest takie trzymające przy życiu. O, właśnie. Ale jak ktoś mściwy i złośliwy, to gotów żyć i żyć. O. Ale patrzcie, jaka złośliwa jest Izabela Leszczyny wobec tego małżeństwa. No ona nam mówi, no przecież by mogli mieszkać w dwóch mieszkaniach. I ma rację. I ma dokładnie rację. Czyli ideę rodziny chciałaby zabić po prostu. Adrian, przecież za 7750 zł można bez problemu wynająć dwa mieszkania w Warszawie, a nie za tą cenę jedno. Więc to też, myślę, pokazuje, jak, o co chodzi, tak? No bo redaktorze Borecki, ja wam wytłumaczę, o co chodzi. Chodzi o to, że wy to czepli jesteście z założenia i wy się jednego mieszkania przyczepiliście. A co by było dopiero, gdyby tych mieszkań były dwa? Albo trzy. Albo trzy, co trzy. To też jeszcze jest, bo taka możliwość istnieje, bo też mu przysługuje przecież. Ale też była kiedyś afera z mieszkaniami, jeżeli chodzi o posłów Platformy Obywatelskiej, właśnie o wynajmowanie. Tam były mieszkania ministerialne, bo oni wtedy się zaczęli czepiać, jeżeli chodzi o mieszkania służbowe w Ministerstwie Infrastruktury. I tam była jedna urzędniczka, która chyba mieszkała w dwóch właśnie mieszkaniach jednocześnie w Ministerstwie Infrastruktury. To było jeszcze wtedy za pierwszego rządu Platformy Obywatelskiej, więc oni do tych mieszkań mają smykałkę, już nie wspominając o Robercie Kropiwnickim, który ma dom i 12 mieszkań. Tak czytamy jego oświadczenie. No proszę, a nie mówiłem, że ty niedobry człowiek jesteś. Liczysz człowiekowi, a on uczciwą pracą się dorobił. No. Nie, no oczywiście, no przecież tyle się zarabia jako poseł, jako wszelaki przedsiębiorca polityczny. Że nie, ale my się oczywiście czepiamy, tylko że ja mam pamięć jednak nie najkrótszą i pamiętacie, była afera z hotelami późniejszego prezydenta Andrzeja Dudy, wtedy kandydował i wtedy wyborcza wysmażyła taką aferę, że to pan prezydent gdzieś tam jeździł, no i jako posłowi przysługiwał mu tam hotel i po prostu afera pod niebiosa, więc no,
Spokojnie, tak samo było z samolotami, ale teraz... No to poczekajcie, bo tak samoloty, to ja rozumiem, że wątek transportowy nam schodzi. Mirchowi mieszkać u Kropiwnickiego, no, pani Wiolka Blake. Ciekawe, za ile napisała. By wynajął Kropiwnicki mieszkanie. I które? I które? Może te 12, bo wtedy by... Nie no, 5 wystarczy, no każdy członek rodziny będzie miał swoje. No chyba, a dlaczego nie bierzecie pod uwagę, że małżeństwo, o którym mówimy, się skonsultowało ze swoim partyjnym kolegą i nie zapytało, po ile on wynajmuje na przykład? O, może się nie zmieścił no, ale w limicie Legnicy, cenowym. To tam inne ceny są chyba, nie wiem. Ale... No, słuchaj, Legnica, nie Legnica, to jeszcze zależy widok na co jest. Ale tu wytłumaczenie jest proste i myślę, że teraz fragment, który bardzo się spodoba Adrianowi Klarenbachowi. Dużo bardziej pomocny jest program warszawski, czyli bezpłatny żłobek dla każdego malucha w Warszawie. I my z takiego programu korzystamy. Dzięki temu możemy pracować i być aktywni w Sejmie. Chodziło mi o ten inny fragment jeszcze, co dzisiaj Adrian pokazywałeś. Tak, ten inny fragment jest zdecydowanie lepszy, to prawda. To może opowiesz, bo ty myślę, że znasz go na pamięć. Ale to nie będzie to samo, jak ja opowiem. To potem ten zaraz fragment mamy, bo ja go dzisiejszemu wydawcy Luckowi wysyłałem, także Lucja to gdzieś pod palcem ma. I to jest tylko i wyłącznie kwestia znalezienia tego, bo to jest kwintesencja tego całego przedsięwzięcia. To zaraz to znajdziemy. No to teraz jeszcze posłuchajmy może Arkadiusza Myrchę w Sejmie, no bo tak samo jeżeli chodzi o autorytet, no to ma bardzo duże mniemanie. Pan Myrcha o rybach też się zna, jak się... Nie wiem, ale tak jak pani Zielińska, czy trochę lepiej? Tego nie wiemy. Może łowił w Odrze, no to też jest wtedy znak zapytania, jakie te ryby łowił. Daj spokój, w Odrze nie ma ryb przecież. Może je wyławiał te śnięte. Posłuchajmy Arkadiusza Myrchy w Sejmie, tylko jeszcze wtedy, w 2016 roku. Wtedy poseł Myrcha był tylko posłem opozycji. Ryba psuje się od głowy, a wy od góry, psujecie i drenujecie państwo. Ryba psuje się od góry. No jak drenujecie wiadomo. Państwo polskie. To jest ten drenaż, to jest po prostu zarabiając. Ile tam oni łącznie zarabiają? Około 3 dych miesięcznie. To nie, muszą drenować to państwo. Muszą na 2 mieszkania pobierać, bo w jednym za 4 tysiące, jakby jedno za 4 tysiące wynajęli, to by się nie zmieścili. Ale widzisz, godność to jest właśnie ta manipulacja. Ja raz jeszcze powtarzam. To jest jedno wynajęte mieszkanie. Tylko cena za nie jest jak za 2. No, może tak. Jedno mieszkanie. Dobra, to teraz już mamy ten fragment, który ci się tak podobał, to go puścimy. Czy to jest duża pomoc ze strony państwa dla takiej rodziny jak wasza? Chociaż posłowie, wasze pensje no, są powyżej zdecydowanie średniej krajowej, przynajmniej od sierpnia. Na pewno każdy pieniądz jest pomocą dla rodziny. Czy to jest... Każdy pieniądz jest pomocą dla rodziny. No to no, przecież jest to dla każdej rodziny, by się chciało powiedzieć. Tak. Jasne, proste, zrozumiałe. Po prostu wygrali kolejną loterię, ale jeżeli chodzi o loterię, no to hitem jest Totalizator Sportowy. Pani minister Leszczyna loterię przecież urządzała. Ale to, Adrian, no cóż mamy się rozbywać? 10 minut. Ale nie, to poczekajcie, bo tam jest jeszcze jeden ciekawy wątek. No. Jak już państwo sobie umościło to gniazdko, w którym zamieszkało, w jednym gniazdku, a nie w dwóch gniazdkach, to państwo jeszcze dosyć ochoczo również robi brum brum. Brum brum? Tak, no brum brum. Jeżdżą sobie tymi autkami, a właściwie jednym autkiem zdaje się jeżdżą, bo tam sporo kilometrówek nakręcili też. A teraz wychodzi na to, że dziennie co najmniej 300. 300 kilometrów? 300, tak, 300. Ale jako posłowie, bo jeszcze to znowu jest ten, że pan Myrcha jest wiceministrem, przysługuje mu samochód z kierowcą. To no. Gdzie on tak jeździ? To może mówiła pani Kinga Izabela Gajewska. Leszczyna, że pracuje w poranki i dzionki
Czytam, jak to szło kiedyś tak poetycko, przypomnijcie mi, proszę. Rano, we dnie, wieczór w nocy. Punkt, nie, to nie to. Bądź mi zawsze pomocy, to nie o modlitwę mnie chodziło. Punkt widzenia. A z całą pewnością nie o wezwanie do anioła stróża. No to nie wiem, no może tak, przecież po to wynajmowali to mieszkanie w centrum Warszawy, żeby blisko mieć wszędzie, przede wszystkim do Sejmu, przedszkole za rogiem, no to tak może krąży Kinga Gajewska wokół tego przedszkola, szukając miejsca parkingowego, tak? Bo teraz też nie ma gdzie w Warszawie. 300 km dziennie szukając miejsca parkingowe, jest to możliwe w Warszawie, a w szczególności u polityków Koalicji Obywatelskiej absolutnie wszystko jest możliwe, mnie nie zdziwi. Przecież samolot też latał rządowy za Ewą Kopacz, kiedy ona podróżowała pociągiem, rozdając, mówiąc, jajeczniczka. Kotlecik, jak smakuje. Jajeczniczka też była. No dobra, no to tak koło złota czekaj, się kręcimy. Od jajeczniczki to zdaje się była pani komisarz, która mówiła, ale jaja. No ale jaja to są w totalizatorze, Adrianie. Jak tam po prostu maszyna losująca poszła w ruch, to do tej pory nie mogą jej zatrzymać. Nie mogą jej zatrzymać, ale wiesz, jakbyś zarabiał tam za nic nie robienie. Ale pani Leszczyna, która teraz się zdrowiem zajmuje, wcześniej się, nie wiem czy pamiętacie, też loteriami zajmowała. Tak, wtedy była wiceministrem finansów, zorganizowała loterię paragonową i tak... Tak, traf chciał, że jej jakaś przyjaciółka wygrała, czy ktoś taki już. Nie, no, co ty insynuujesz? Adrianie Stankowski, mój drogi, bo to się nazywa nawet, ma odpowiednią nazwę, w języku polskim jest, funkcjonuje. Ślepy traf. O, ślepy traf. Ale no, dobra, bo tak. W totalizatorze już wiemy wszystko, że wystarczy być radnym, lokalnym. Czekaj, to jeszcze ostatnie słowo nie zostało powiedziane. Czekaj, zobaczysz, właśnie o to mi chodzi, że wystarczy być lokalnym działaczem Platformy, Lewicy, PSL-u i tak dalej, czy być jakimś tam współpracownikiem jakiegoś parlamentarzysty z koalicji rządzącej. To już, że tam jest przyjaciel czy kolega z boiska Donalda Tuska, to jest przecież nawet oczywiste. Nawet statystą wystarczy być, ale no to właśnie, jeszcze... teraz kolejny etap w spółce, jakim jest totalizator sportowy, spółka Skarbu Państwa. Nowe powiązania, nowe kompetencje wystarczą. Jakie? Zobaczmy. Zmiany polegające na umieszczaniu swoich na intratnych stanowiskach w totalizatorze idą dalej. Dyrektorem marketingu została Katarzyna Borowiecka. To konkubina i matka dziecka obecnego prezesa ARP Michała Dąbrowskiego, dowiedział się portal niezależna.pl. Michał Dąbrowski zasłynął z udziału w spotkaniu wyborczym z Donaldem Tuskiem w Ustroniu, gdzie jako zatroskany wyborca pytał lidera Platformy Obywatelskiej o stan zadłużenia państwa. Na wiecu wspierała go uśmiechnięta partnerka życiowa Katarzyna Borowiecka. Podobnie jak Dąbrowski też dostała dobrą posadę. No i uśmiecha się jeszcze. Wystarczy być statystą, tak, zadać pytanie, tak. Tuskowi na wiecu, proszę bardzo. Ileś tam ale tysięcy ten Tusk miesięcy. To muszę pan powiedzieć taki łowca talentów bardziej, nie? Bo to tak na przykład ułowił kiedyś taką perłę jak Sławomir Nowak. I to Który z naszych opozycjonistów zadał pytanie Tuskowi na wiecu? Nie Ryszard Majdzik, czy... Tak, dobrze chyba pamiętam. To ja mam propozycję, żeby Ryszard Majdzik zgłosił się do Donalda Tuska. Na prezesa totalizatora. Te stanowisko w totalizatorze. Adrian, no ja myślę, że poprzesz tę kandydaturę. I Ryszarda doradztwo. Majdzika na prezesa totalizatora? Tak. A co tam? Ja? Był zadał pytanie Tuskowi. Słuchaj, ja kandydaturę poprzeć Ryśka mogę. Pytanie tylko brzmi, czy sam Ryszard byłby tym zainteresowany. Nie, to co tak, ślepo będziemy obstawiać, że o, Ryszard będzie prezesem totalizatora. Wiesz, ten pan Dąbrowski, którego przywołaliście przed momentem, ja powiem szczerze, za bardzo się nie przywiązuje do nazwisk tych prezesów, bo tam wieść gminna niesie, czy tam wróbelki ćwierkają jeszcze przed zimą, że zdaje się jakieś czystki są zapowiadane, co niektórzy nawet mówią o tych, o dożynkach. Co prawda w listopadzie, ale te dożynki mają być. Personalne i ten pan Dąbrowski jako prezes ARP to on zaczął, zdaje się, urzędowanie bardzo dobrze, bo zdaje się chyba o 17 tysięcy pensji mu podnieśli. O. No. A jak odchodził, to dostał to odprawę? Jest, bo to też jest ciekawe. Bo... Nie, przepraszam, zapomniałeś o jednej fantastycznej grze, jaką jest ekstra pensja jeszcze. W totalizatorze sportowym tam jest świetna ta gra i to jest pensja na lata. Dokładnie chyba tam 10 czy 20 lat. No to tutaj jest skrócony czas do czasu rządzenia koalicji Donalda Tuska. Myślisz, że pan prezes nowy już wygrał?
Nie, no to już to pan prezes, tam ilu masz działaczy lokalnych całej koalicji, to już jest, wiesz. Poczekaj, oni mają Adrian, ty nie zrozumiałeś Adriana Stankowskiego. On już do ciebie się zwraca, panie prezesie. A, no tak. No. A, widzisz, wiesz, no. Mi wystarczy, jak Ryszard Majdzik zostanie prezesem Totalizatora i tak jak już było w wcześniejszych loteriach, no to ja przez przypadek trafię szóstkę we wlot. Ale to nie przez przypadek, bo przecież zadajesz, przynajmniej próbujesz zadawać pytanie premierowi. Będzie, no to... będzie, wiesz, całkowity przypadek, ja nic nie sugeruję. Słuchaj, wiesz co, przez przypadek to ja słyszałem, że tam był kiedyś taki jeden gracz. I ten Totalizator Sportowy, to on nazwę zdaje się chyba zmienił na przestrzeni lat, ale to jak był problem, na przykład pralka się zepsuła, to on poszedł, puścił, wypełnił kupon i wygrywał. No, taka dość historyczna sytuacja. Jak to jest? Ale to politycy Platformy w ogóle mają szczęście, bo pamiętacie pana Piskorskiego, on tam chyba 30 parę razy pod rząd w kasynie wygrał, czy jakoś, ja już nie pamiętam, tak, ale... A później, wszystko się da. Później się tłumaczył, że handlował dziełami sztuki i miał taki genialny pomysł na biznes, że kupował tanio, a sprzedawał drogo. Taniej kupię... jest nawet taka piosenka, jest. Taniej kupię, drożej sprzedam. Dobra. Kto by pomyślał? Idziemy dalej. Tutaj się dobrze bawią. Mówisz o takiej potrawie, tak? Taka jest potrawa wigilijna, nie? Nie, tam ona tam ma taką nazwę, ja specjalnie nie będę jej nazywał, ale to generalnie ponoć jest właśnie taka idea. Kupić tanio, sprzedać drogo. Kasa się musi zgadzać. W Koalicji Obywatelskiej kasa wśród ich działaczy, rodzin i wszelakich tam osób się zgadza, ale kasa nie zgadza się wśród powodzian. I to jest ten temat smutny, poważny, który też dzisiaj poruszamy. Zresztą dzisiaj był nasz reporter Daniel Machnowski w Lądku Zdroju w Stroniu Śląskim i posłuchajmy, co mu dzisiaj powiedzieli mieszkańcy tych miejscowości. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki miał za to na huczną imprezę integracyjną, która kosztowała podatników, uwaga, ćwierć miliona złotych. Co szokuje, impreza odbyła się 13 września, czyli w momencie, kiedy od 3 dni wiadome było, że nadchodzi powódź. No i się doskonale bawili. Słuchajcie, ja tam byłem w tym Stroniu Śląskim i lądek... 13? No, nie, 13 była ta impreza Narodowego Funduszu. Właśnie chciałem zapytać, czy na tej imprezie byłeś? Nie, ale to impreza była nie w Lądku, nie w Stroniu, ale po prostu tam naprawdę tak zdewastowanego miasta to ja nie widziałem. To po prostu... Nie, no to jest Armagedon. To jest naprawdę Armagedon i naprawdę są ludzie, którzy stracili absolutnie wszystko. Nawet... Jest historia jednej babci takiej właśnie w Stroniu. Jednego pana, ja nie wiem, czy w ogóle pamiętacie, czy wiecie, skąd się wziął ten temat tej imprezy, którą pokazaliśmy przed momentem. Kojarzycie w ogóle taki fakt? To Jelenia Góra jest. Tak jest. I jeden z radnych, który przyszedł i zaczął zadawać pytania do pana prezydenta. No. Jeżeli chodzi też o tą imprezę, no to nie dość, że to jest tam kosztowało 250 tysięcy, oczywiście z pieniędzy podatników, przecież to my się na to złożyliśmy, no to tam jeszcze 13 września to robią, bawią się, kiedy od 3 dni wiedzieli, że będzie powódź. No ale najlepsze jest to, że 16, raptem 3 dni tutaj po tej imprezie, tam już Nysę zalewa 16, już Stroń zalany, lądek zalany, ludzie tam naprawdę, i umarło parę osób, a prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wysyła maila do swoich uczestników tej imprezy, że dziękuję za spotkanie, że to w ogóle nas zbuduje w ogóle zaufanie między nami, rewelacyjna integracja i tak dalej. Tak, tak. No, jako przedstawiciel branży wodociągowej, kiedy idzie duża woda, co byś robił? No? No, to było głupie pytanie, nie oczekuję odpowiedzi. Zalewał, ale nie, na pewno nie głowę. Jeżeli chodzi o ja wiem, że w Stroniu Śląskim mieszkańcy musieli powoływać straż obywatelską, żeby bronić swojego resztek, swojego dobytku przed szabrownikami. Tak działało państwo polskie, bo tam Wojsko Obrony Terytorialnej owszem przyjechało, ale dopiero w środę. Jak już było, czyli kilka dni później, a wcześniej, no to niestety, i widziałem to na własne oczy, bo ta ruina między innymi polega na tym, że jest kompletnie ciemno, nie palą się światła, jest po prostu bardzo niebezpiecznie. Tam ludzie się w ogóle też sami organizowali, nie było żadnej pomocy, ale jeżeli chodzi też o Stroń Śląski, lądek zdrój, no to przecież...
tak naprawdę to wszystko przez tą tamę w Stroniu Śląskim, która pękła. Donald Tusk a miała wychodzi, nie pękać. No słuchaj, no wychodzi ci premier ze swoim autorytetem, gdzie wie wszystko, ma najlepsze informacje, mówi, że tama wytrzyma, że nie powinna pęknąć. Mija ile tam, 2 czy 3 godziny i tama pęka. No to ja... Słuchajcie, bo ja rozmawiałem przy tej tamie właśnie, akurat spotkałem i tutaj tego inżyniera, już nie da się wytłumaczyć, że my coś źle zrozumieliśmy. Inżyniera budowlanego od właśnie tych budowli hydrotechnicznych i mówił, że ta tama nie pęka tak od razu, tak, że leci, tylko najpierw leci stróżka. 2-3 godziny wcześniej, jak leci stróżka wody z takiego wału, to trzeba uciekać. Ale w sobotę wieczorem już mówili mieszkańcy. Kilometr poniżej i poleciało po prostu 6-metrowa fala wody, która zmiotła niektóre budynki. Nie to, że one są zalane, nie to, że tam zamokło coś, tylko po prostu nie ma tych budynków. Bo to no jak i popatrzcie fala się, tsunami. Jesteśmy tą trójeczką, która do spraw powodziowych dzisiaj powraca. Bo generalnie to chyba tematem numer jeden tego tygodnia miały być te alkotubki, nie? Alkotubki, ale wiesz, no. Pomoc jest. Są toalety przenośne z WOŚP-u podobno. Albo to jest tylko obklejone, albo to są tylko naklejki WOŚP-u, albo toalety owsiak dostarczy. A czy ktoś finalnie widział tych żołnierzy niemieckich, którzy mieli przyjechać i pomagać? No nie, ale podobno mieli być. Tak, ale, ja za to, ale ja za to widziałem mieszkańców Stronia Śląskiego, którzy mówili, że mają duży kłopot, żeby te 10 tysięcy tej pierwszej niby zapomogi dostać. No właśnie, że tam mnożone są kwity. Się uda mieszkańców. Mamy mieszkańców właśnie nagrane o pomocy. No właśnie, że to wcale nie jest proste. To poprosimy ten materiał. Co mieszkańcy dzisiaj mówili w Lądku Zdroju? Wyszłam na podwórko, woda schodzi już po tej ogromnej takiej powodzi, a po chwili widzę ogromne ilości wody. To, że tama pękała, to w sumie powiem panu, to już w sobotę było wiadomo, bo tam kładli worki z piachem, ale no tak jakby czuli te drżenia, które na wałach się jakby już tam zachodziły. Raczej to było do przewidzenia, że tama runie. No właśnie, ale władze zapewniały, że nie ma obaw. No, to, wie pan co, no najłatwiej jest tak po prostu powiedzieć, że nie ma się czego bać, no bo co tam, przecież tak jak nasz premier Donald Tusk wie wszystko najlepiej, nie? Nic, żadnych, ani grosza, ani złotówki. Nic. Absolutnie. Teraz idziecie państwo po zaświadczenia. Po zaświadczenie, że jesteśmy powodzianami. Nie wiem, jak oni to mają... Jak oni to rozumią, jak wiadomo, że my tutaj mieszkamy zaraz na ulicy Kościelnej, tej poprzez. Nie, to zalane było, samochody płynęły, a teraz trzeba zaświadczenie, że jestem powodziany. Nie mogę się nigdzie dowiedzieć, gdzie są te moje pieniążki, czy w ogóle już są, nie? No bo jak poczta jest nieczynna, to wiadomo, że no, masakra. A na remont większy to też jeszcze nie ma pani pieniędzy? Nie. Sami remontujemy w własnym zakresie, o dziwo już kupiamy, by w sobotę wymieniać. Środków na pomoc bezpośrednią i tą długofalową nie zabraknie. Nikt nie zostanie sam z tym problemem, z takim problemem jak zalane mieszkanie. Słońce Peru, król Bajeru. Nie, Miss Bajeru. Donald Tusk cały czas w formie, nic się nie zmienia, jest sytuacja konstans u niego. Cały czas to, co mówi, ma się nijak z rzeczywistością. Chyba, że ja się czepiam Adrianie Klarenbachu, czy jestem zgryźliwy wobec premiera? Czepiasz się, ale ja nie chciałbym, to jest program satyryczny, w związku z czym ja nie chciałbym podchodzić trywialnie do tego tematu i problemu. Fakt jest faktem, ustawa powodziowa przeszła przez proces ustawodawczy i ta ustawa powodziowa zacznie za chwileczkę obowiązywać. Natomiast ja mam wątpliwości kilka. Pierwsza moja wątpliwość jest taka, po co właściwie ta ustawa i po co zawieranie tam formuły tej odszkodowawczej, skoro odszkodowanie powodzianom należy się wraz z wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej, czyli jednego z możliwych trzech stanów nadzwyczajnych. I to z automatu powinno działać. I nie powinno tu być jakichś chorych przeliczników, że dajemy po 10 tysięcy złotych albo dajemy po 100 tysięcy złotych. Odszkodowanie, jak sama nazwa wskazuje, jest odszkodowaniem. Pełnym odszkodowaniem za pełnię poniesionych strat czy pełnię poniesionych niekorzyści. Jak zwał, tak zwał.
Natomiast zastanawiam się nad czymś innym, bo dzisiaj ci państwo, biedni państwo, którym naprawdę bardzo współczuję i dlatego mówię niezwykle poważnie, którzy muszą chodzić po zaświadczenia, udowadniając, że mieszkają na tej, a nie innej ulicy, boję się tylko, że mogą zostać postawieni przed taką oto perspektywą, że albo przyniosą zdjęcia i dokumenty, co im zostało zniszczone, czyli dokumentację fotograficzną na przykład, co zostało zniszczone, co woda zabrała i dopiero wtedy będą mogli ubiegać się o odszkodowanie. Bo jeżeli to będzie na takiej zasadzie, że ludzie już powyrzucali to, co woda naniosła i to, co woda poniszczyła i dzisiaj powiedzmy mają cztery puste ściany, to oby się nie okazało, że z tymi czterema pustymi ścianami zostaną, ewentualnie dostaną po 10 000 zł. Tylko tam poszkodowana, jest cała okolica. Ja byłem obok Stronia Śląskiego, są Gierałtowice. Tam akurat rozmawiałem z ludźmi, którzy mają tam takie gospodarstwa agroturystyczne i niektórych nie zalało. No ale dojechać do tego gospodarstwa nie się nie da, bo nie ma drogi. No, ja nawet to pokazywaliśmy, tę drogę, jak tam ludzie chodzą, no po chleb, po najpotrzebniejsze rzeczy, no Daniel, to z dziećmi się nie da przecież. Daniel Machnowski właśnie dzisiaj był w tych rejonach i 3 tygodnie po wodzie nadal są miejsca, gdzie się nie da po prostu dojechać. Nie wiem, na co oni czekają, tym bardziej, że macie, temperatury są coraz niższe, coraz trudniej jest już osuszać te domy, te mieszkania, coraz trudniej będzie odkazić to wszystko, bo to trzeba zrobić, żeby się dalej wprowadzić. Słuchajcie, no ja to byłem, widziałem. A zaraz będzie mróz, zaraz przymrozki. Żołnierze z WOT-u na przykład, no nieoceniona pomogli wynieść te zwały takiego mułu, błota, z piwnic, z mieszkań, no ale te zwały po prostu sobie były na podwórkach, no i nie było żadnej decyzji, co z tym robić, przecież to gniję, to tak. Jest... Jedna rzecz mnie tylko jeszcze... To znaczy, to wiesz, to nawet nie gnije, to twardnieje i z tego się taki ala beton robi. Natomiast przecież wielokrotnie sami ochotnicy, strażacy, druhenki i druhowie, prosili komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, że chcą jechać i nieść pomoc. Usłyszeli, że nie ma takiej potrzeby. A gdyby tam pojechali, to pojechaliby chociażby z motopompami, więcej, dzięki którym Adrian, można by było... Żołnierze WOT-ów nawet blokowali, żeby przyjechali. Byli chętni żołnierze WOT-u, którzy chcieli przyjechać sami z siebie. Dowództwo ich blokowało, stwierdzili, że absolutnie nie przejeżdżajcie, że teraz nie ma dla was miejsca na razie na tych terenach. O, pani widzi albo jestem pijany, albo widzę 4 Adrianów. Żartuję, nie piłam. Tak. Pozdrawiamy panią Asię, ale jeżeli chodzi o też, co mnie dzisiaj wstrząsnęło, co zobaczyłem, jest zbiórka, właśnie harcerze organizują zbiórkę dla jednej starszej kobiety, która straciła całe mieszkanie. Przyszedł rzeczoznawca, ekspert ocenił, że nie, to mieszkanie, ten dom nadaje się tylko do zburzenia i z dnia na dzień 68-letnia kobieta została bezdomną. I teraz jest zrzutka w internecie na nowy dom dla 68-letniej kobiety i to mnie wstrząsa, że takie osoby są pozostawiane właśnie same sobie. Żebyśmy nie, żebyśmy nie kończyli tutaj... Ale zdroworozsądkowo spójrzcie na to. Czyli dzisiaj ta kobieta powinna dostać co najmniej 200 000 zł na to, żeby już dzisiaj mogła ruszyć z budową tego domu. I to już. To na co my czekamy? Ale żeby coś pozytywnego powiedzieć, to... Zaświadczenie, że jest powodziane. Z jednej strony udział żołnierzy WOT-u, naprawdę, tam mieszkańcy widziałem, po prostu nosili na rękach tych żołnierzy, cukierki im przynosili, no po prostu byli naprawdę bardzo wdzięczni, ale tam skala solidarności, takiej empatii, pomocy wzajemnej, to było bardzo, bardzo budujące w Stroniu Śląskim. Bo my jako naród jesteśmy super. Tylko obyśmy Śląskim... nie tylko i wyłącznie w takich okolicznościach udowadniać, że super jesteśmy. W Stroniu Śląskim, my jesteśmy naprawdę cudownym narodem. Które, jak już mówiliśmy, naprawdę przeżyło to miasteczko, to miasto Armagedon. Podchodzili do mnie ludzie i, no, i to nie jeden, nie dwie, tylko kilkanaście osób mówili: słuchajcie, nie zapomnijcie o Gierałtowicach, bo oni mają jeszcze gorzej od nas. Naprawdę tam to jest bardzo było budujące. Naprawdę niesamowite postawy ludzi. Dobra, ale pieniędzy tutaj dla powodzian jeszcze nie trafiły, te pieniądze. Miejmy nadzieję, że będą, bo no, muszą, żeby ci ludzie po prostu mogli normalnie żyć. Słuchajcie, to inaczej. To nie chodzi o chwalenie się, bo ja do tego ręki nie przyłożyłem. Zrobił to Tomek Sakiewicz jako prezes i Republiki, i prezes Niezależnej, i prezes Fundacji. Ale nie jest rolą dzisiaj osób indywidualnych wyręczać państwo.
Pieniądze, które udało się zgromadzić dzięki państwu, rzecz jasna, naszym widzom, za sprawą właśnie Sakiewicza, to jest rola państwa. Nie fundacji, które mają zbierać pieniądze, bo są inne fundacje, które po prostu mają dysponować pieniędzmi. Państwo rozumiecie tę subtelną różnicę, prawda? No zwłaszcza, pojechał Sakiewicz razem z Rachoniem i 3 miliony złotych zawieźli. Zwłaszcza, że słusznie zauważyłeś, że tutaj ile dało? Obowiązek odszkodowawczy ciąży na państwie, bo ta tama była państwowa. Sam powinien wziąć największą za to odpowiedzialność, bo gwarantował, że nie pęknie. Jak gwarantował, że prognozy nie są przesadnie alarmujące i nie ma powodów do paniki. Niech on naprawdę spojrzy tym ludziom, co stracili domy, prosto w twarz, a nie tylko ustawki przed kamerami, na przykład nielegalnej TVP, bo wiecie, na co są pieniądze? Tutaj na Powodzie niektórzy nie otrzymują pieniędzy, ale 45 milionów na promocję tego ścieku? A jakże? Zobaczmy. Telewizja Polska ruszyła z przetargiem na planowanie i zakup mediów do jej kampanii. Wynika z informacji wirtualnemedia.pl. Budżet przeznaczony do obsługi to 45 milionów złotych netto. Wadium wynosi 1 350 000 złotych. W briefie nadawca wskazał dokładne plany co do komunikacji TVP Info i 19.30. Zawsze na to pieniądze są. Zawsze myślałem, że to w telewizji to się kupuje reklamy, a nie telewizja kupuje gdzieś jeszcze reklamy. Wiesz, ale jak tego nikt nie ogląda, no to trzeba pokazać ludziom, że w ogóle oni istnieją, ale 45 milionów na tylko reklamę, każdy no, przecież... Masz diabeliczny pomysł, mogę? Jezu, każdy przecież... To ludzie, Polacy się składają na to, nie dość, że tego się, że to jest nielegalne przede wszystkim, że tego się nie da oglądać. Tam jest tępa propaganda dla platformy, to jeszcze 45 milionów, żeby oni tylko, nie wiem, wysieli znowu na kolejnych wieżowcach w Warszawie czy na tramwajach, jak będę sobie jechał do pracy. Nie tępa propaganda, tylko czysta fala, nazywaj rzeczy po imieniu. Natomiast ja mam taki diaboliczny pomysł, taki diabelski, powiedziałbym nawet. Wy mi tutaj zróbcie taki chórek i zacznijcie łubu-dubu. No. Bo ja bym do prezesa się zwrócił, no to raz. Łubu-dubu. Łubu-dubu, łubu-dubu. Kochany nasz prezesie, uwaga do Tomasza Sakiewicza. A może by tak Republika podjęła się działań promocyjnych Neo-TVP? No ale kogo tam promować? Kto będzie twarzą tej kampanii? Bo ja już się obawiam, bo jak widzowie zobaczą te niektóre buźki, to... Nie, ja mam kandydatkę. Mamy kandydatkę. Dobrze, ja wiem, kogo wy chcecie pokazać. Wy tego nie róbcie, albo przynajmniej się zastanówcie. Ale zastanówcie się państwo... Nie ma 23, tak, nie ma 23, więc rzeczywiście to jest niebezpieczne, ale myślę, że zaraz to pokażemy. Więc teraz... Tak troszeczkę ku państwa wyobraźni i też refleksji. Czy spotkaliście się państwo kiedykolwiek w swoim życiu, bez względu na to, ile żyjecie, z historią taką, kiedy mamy do czynienia ze spółką państwową, czy spółką akcyjną, już jak zwał, tak zwał, sprawa trzeciorzędna, czy nawet czwartorzędna. Ale czy słyszeliście państwo o podmiocie, który postawiony jest w stan likwidacji i państwo, rząd na niego łoży i dotuje? I 45 milionów na reklamę w likwidacji. Ja się spotykam z czymś takim pierwszy raz. Tam jeszcze rebranding leci, tam reklamy lecą. Ale ciekawa, wiesz, to historia. Tak? Trzeba poprawić podmiot wizerunek. Likwidacji. Trzeba poprawić wizerunek i myślę, może że lepiej jest nad czym mówić, pracować. To... Oni prawdy ci nie powiedzą, ale żeby chociaż jeszcze się ubierali stosownie, bo mam wrażenie, że niektórzy pracownicy nielegalnej TVP pomylili telewizję z publiczną z domem publicznym. A o co chodzi, to myślę, że mogą państwo... Grubo kolega idzie. Będzie cytowanie, zaraz na tych wszystkich portalach się nas będą czepiać. Ale myślę, że czasami to jest też program satyryczny, rozrywkowy w Republice też. Więc trochę rozrywki do śmiechu mi się wydaje. Zobaczmy pewną pracownicę nielegalnej TVP w Sejmie.
To jakieś love story udało ci się uchwycić. Tak, ale myślę, żeby nie było, że ja jestem wścibski. Ja bardzo lubię kobiety, kiedy się ubierają w tego typu stroje. Jest to bardzo eleganckie. No może nie w przypadku tej pani, ale no jednak mi się wydaje, że Sejm to chyba nie jest miejsce na tego typu stroje. Chyba, że ja się czepię. Adrian. No. Czepiasz. Który po raz kolejny. Czepiasz. I jeden, i drugi. No, teraz czekam na wasze. Czy to nie jest filharmonia, czy to nie jest teatr, gdzie idzie się zgodnie z zasadami? To jest miejsce jak każde inno. Poza tym przypomnę tylko, że Sejm jest miejscem otwartym. Przynajmniej tak Szymon Hołownia deklarował. Nie, no tak, to Adam Michnik chodził w tych takich klapkach no, prezydenta. No, wy się od tych klapek wiecie co. Adrian też ma swoje. Oczywiście. Ale nie do pana prezydenta, bo to w ogóle... No. Ja i też, po ale... białego w nich nie pójdę. Ja no. mam absolutną taktykę. Pracownica nielegalnej TVP tak się ubiera tylko i wyłącznie dlatego, żeby rozpraszać swoich rozmówców. Przecież jak, nie wiem, posłowie PiSu czy Konfederacji ją widzą biegającą za nimi, no to jak oni mają się skupić na odpowiedzi, kiedy widzą taki strój? No, jesteś przecież... zazdrosny i zawistny. Nie, jakbyś miał co pokazywać, to byś też pokazywał. Nie masz wdzięków, to nie masz co pokazywać. Proste. Może, no, już no, nie fantazjujmy. Nie, to akurat... W wykonaniu tej pani bardziej bawi, powiem ci szczerze, i naprawdę wszystkich w Sejmie, ja tutaj z którymi dobre słowo też się śmieją. Stosowny ubiór, no naprawdę można się ubrać wszędzie. Nie, na czarno, komu... prawie jak zakonnica. No. Można się ubrać w co pani tam pasuje, no ale akurat do parlamentu należałoby się ubrać w sposób stosowny. To jest taktyka rozpraszania, mówię wam. Tak? Ten tak. Suwak, a ja uważam, tak. że to jest postawienie na piękno i naprawdę się czepiasz. Jest moda na młodość, na piękno. I tak jest, jak jest po prostu. No, no jeszcze inteligencję i warsztat tak. dziennikarski. Prawdomówność to już w ogóle... Wszystko by się zgadzało, się, gdyby było wyniki, prawdą. Wyniki ankiety mamy. No, ciekawi jesteśmy. Jak będzie nazywał się nowy program wsparcia mieszkaniowego dla posłów Platformy Obywatelskiej? Wygrywa odpowiedź taniej dla swoich, 72%. Na drugim miejscu jednak Myrchanie plus 26%. No więc Monika, opcja Moniki Borkowskiej chyba nie wygrała, a tylko 2% przedszkole za rogiem. Zdziwieni jesteście wynikami tej ankiety? Taniej dla swoich? Taniej dla swoich. Taniej dla swoich, stanowiska dla swoich, totalizator było dla swoich. Było kiedyś takie pojęcie TKM-u, ale nie będziemy jeszcze przed 23. Ale nie, Polska 2050 ostatnio o tym na konferencji wspominała. Tak, przed 23? Tak, to było na konferencji. Ojej. O godzinie 12 czy 13 w Sejmie. Ale poczekaj, bo oni mówili wtedy o tym w kontekście tego, że to niby oni byli pokrzywdzeni i do Totka się nie dostali. No. Ale finalnie się okazało, że tam jednak asystent kogoś, kto jest marszałkiem, jednak od Polski 2050 i też się tam znalazł. No ale zdaje co się, gdzieś Enea, PG. Bielska Białej było. Enea, PG, tam też się doskonale chyba odnajduje Polska 2050. Bielska Białej nie, Białego Stop. No są obrażeni na koalicjantów, bo chcieliby więcej. No chcieliby więcej, a tu widzisz, zły Tusk, zła Platforma, zła koalicja się nie podzieliła. A totalizator nadzoruje między innymi wiceminister aktywów państwowych, który się bardzo dobrze zna na aktywach mieszkaniowych, wspominany już dzisiaj Robert Kropiwnicki. I jakoś tam też te wszystkie decyzje personalne w totalizatorze klepał jego dobry znajomy, wspólnik z tego, co nawet chyba wiemy, więc tak to się wszystko układa. No i co? I tak chyba zakończymy nasz program. Wyjątkowy w dzisiejszym ale tak, wydaniu. Czyli jak? Takim akcentem, wiesz, hazardowym wręcz bym powiedział, jeżeli chodzi o to. Bo już, wiesz, słuchaj, to ty może też wypełni kupon i wygrasz 12 mieszkań. A jest takie jakaś nowa gra w totalizatorze sportowym? A skąd ja mam to wiedzieć? No ty jesteś ekspertem w tym. Ale to jak to, pensja plus? No to teraz będzie mieszkanie plus, może mieszkanie. Coś, ale to tak 12 mieszkań, żeby było do wygrania, żeby tak się wszystko zgadzało. Nie, to będzie się nazywało mieszkanie 0%. A, no tak jak kredyt 0%. A żeby je uzyskać, trzeba będzie zagrać. Nie wiem, no podsuwam jakiś pomysł. Ale wiesz, przy okazji jeszcze teraz się to są zapisać tubki 0%, do Platformy Obywatelskiej. To wtedy jeszcze, wiesz, to wtedy będziesz miał szansę. No dobra, proszę państwa, kończymy ten wyjątkowy program Adrianów Trzech dzisiaj kończę. Jeszcze mamy prośbę od naszych widzów, bo tutaj mnie bombardowali. Pan Piotr Stargówka, nasz fan, fan piachem w tryby, więc pozdrawiamy pana Piotra. Pozdrawiamy. Kłaniają się Trzech Adrianów. Trzech, tak.
spotkanie Adrian Klarenbach prosto ze swojego domku. Adrian Borecki. I Adrian Stankowski. I trzech Adrianów mówi do zobaczenia i zostańcie z Republiką. Do zobaczenia, spokojnej nocy, dobranoc. Spokojnej nocy. My ze swojej strony z premierem Putinem przypilujemy, aby nikt ciachów w trybie nie sypał.